Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za Mną. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w Jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Człowiek pogardzany, uznany za nieczystego, sprzymierzeniec okupanta, jest wezwany przez Jezusa. To jest takie niezwykłe. Nieczysty ulega wezwaniu. Nie pozbawia go ta nieczystość możliwości odpowiedzenia Bogu. W nieczystości można być wezwanym do pójścia za Panem. Ludzie nieczyści codziennie są powoływani do realizacji misji, która jest im zlecona. W tym się ujawnia ogromna cierpliwość Pana Boga, który czeka na ich przemianę, kiedy poproszą o to: Panie, uczyń mnie czystym. Do stołu, przy którym zasiadał Jezus i uczniowie, przyszło wielu tych, którymi gardzono. To byli grzesznicy, celnicy. Grzeszników oraz celników było więcej niż samych uczniów. Jezus wybiera na uczniów tych, których inni uważają za nieczystych, a którzy być może sami z pogardą, niechęcią myślą o swoim życiu. Czy Jezus może mnie powołać, skoro ja jestem nieczysty? Odpowiedź mamy bardzo jasną: tak. Ale wraz z powołaniem ja otrzymuję wezwanie do tego, by dojrzewać do przyjęcia daru czystości. Dojrzewać, pragnąć jej, o nią się modlić. Będąc grzesznikiem, człowiekiem pozbawionym pełnej wolności wewnętrznej, mogę zasiąść z Jezusem do stołu. Ja mogę tworzyć wspólnotę, a nawet jedno z Nim. Jest w nas doświadczenie zarówno bycia uczniem, jak i grzesznikiem. Jedna i druga strona naszego człowieczeństwa jest z Nim. Uczniowie też są grzesznikami. Też są grzesznikami. Ale tymi, którzy mają czas dojrzewania, do stania się wolnymi, do życia w łasce. Potrzeba uznać, że to, co nieczyste, jest częścią mnie, jest moim życiem. I to, co we mnie ma się źle, potrzebuje wspólnoty z Panem, ale równocześnie wspólnoty z innymi, którzy podobnie jak ja uczą się być uczniami. My się uczymy, czyli dorastamy do tego, jakimi być powinniśmy przed Bożym obliczem. Wspólnota z Panem staje się uzdrowieniem dla źle mającego się. I drugi taki moment uzdrawiający to okazywanie sobie i innym miłosierdzia, czyli zrozumienia, troski, cierpliwości, bo to jest miłosierdziem. Okazać miłosierdzie, czyli zrozumienie tej chorej stronie życia w sobie, temu, co jest we mnie niedowładem, jakąś duchową, moralną niesprawnością. Zrozumienie, życzliwość dla swojego poplątania, to jest leczące. Co za tym idzie? Odejście od postawy gorszenia się, dziwienia, może nawet oburzenia reprezentowanego przez faryzeuszów. Wasz nauczyciel wspólnie jada z celnikami i grzesznikami. Zobaczmy, dziwią się, gorszą się ci, którzy też grzeszą, którzy żyją w grzechu. I te dwie strony tego samego życia będą we mnie do końca.
i trzeba z nimi zasiadać do stołu wspólnie z Jezusem. Być grzesznym, uznanie prawdy o mojej grzeszności zbliża do Boga, do jedności z Nim. Chorzy potrzebują lekarza, grzesznice potrzebują Boga. I ta świadomość grzeszności, tym samym odczucie ogromnej ludzkiej nieporadności zmierza do tego, by zrodziła się we mnie potrzeba Boga, takie całościowe nastawienie na Niego, wspólnota życia z Nim. Jakie to jest ważne, że nie wyobrażam sobie mojego życia bez Chrystusa, bez Jego życia we mnie. I z przeżywania potrzeby Boga, a także z jej realizowania, rodzi się uzdrowienie ducha. Przyszedłem powołać tych, którzy jeszcze nie mają w sobie dominującej nad wszystkim potrzeby Boga. Zobaczmy, to jest to łowienie. Łowimy tych, w których nie ma pragnienia Boga. Gdy będzie w innych wielkie łaknienie i wielkie pragnienie potrzeby Boga, staną się wolnymi i będą mogli stać się uczniami Jezusa. Prawda o nas samych, prawda o naszej nędzy bardzo nas zbliża do potrzeby Boga jako największej i najważniejszej w naszym życiu. Thank you.